Dobrze, to dziękuję wszystkim za przybycie. Ja chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów na temat ekonomii dobrobytu według Rothbarda, albo może o rekonstrukcji ekonomii dobrobytu według Rothbarda. Potem parę słów na temat uwag krytycznych, które zostały wobec niej wysunięte i kontrargumenty wobec tych argumentów. Główna przesłanka ekonomii dobrobytu Rothbarda, która jest w zasadzie główną przesłanką całej ekonomii subiektywistycznej albo, jak można by ją również określić, realistycznej, to jest to, że nie da się dokonywać z ekonomicznego punktu widzenia żadnych międzyosobowych porównań użyteczności, ponieważ użyteczność jest wielkością subiektywną, psychologiczną i intensywną, a nie obiektywną, fizyczną i ekstensywną. Nie istnieje żaden rozciągnięty w przestrzeni miernik, do którego można by użyteczność odnieść i tym samym ją zmierzyć. I z tego wynika też, że nie da się użyteczności przedstawiać w postaci liczebników głównych, jeśli chcemy zachowywać tą perspektywę realistyczną, ale oczywiście można ją przedstawiać za pomocą liczebników porządkowych, jeśli konstruujemy indywidualną skalę preferencji danej osoby. No i druga rzecz to jest też to, że oczywiście ta skala preferencji tyczy się danej osoby, ale nie da się jej porównywać z skalami preferencji innych osób, bo to oczywiście by już wymagało wprowadzenia liczebników głównych. Ekonomia subiektywistyczna, czyli częścią której można powiedzieć jest ekonomia austriacka, to jest nauka o ludzkim działaniu, a Austriacy ludzkie działanie definiują jako zastępowanie stanu mniej pożądanego stanem bardziej pożądanym. I oczywiście każde takie zastąpienie, każda taka substytucja wymaga, żeby dany podmiot działający na swój własny użytek dokonał takiego wewnątrzosobowego porównania użyteczności opartego znowu o liczebniki porządkowe, a nie główne. Porządkowe porównanie, czyli wolę to niż to, ale nie wolę to 3,6 razy bardziej niż tamto. I bardzo istotna rzecz, którą trzeba teraz powiedzieć, to jest to, że każda dobrowolna transakcja polega na tym, że wszystkie strony transakcji właśnie dokonują takiego wewnątrzosobowego porównania użyteczności porządkowego i demonstrują poprzez swoje działania, że preferują stan potransakcyjny od stanu przedtransakcyjnego. I z tego wywodzimy pierwszy element kluczowy ekonomii dobrobytu według Rothbarda, czyli to, że każda dobrowolna transakcja jest, używając języka neoklasycznego, paretokorzystna, czyli poprawia stan wszystkich uczestniczących stron, podnosi tą subiektywnie rozumianą użyteczność wszystkich uczestniczących stron, nie obniżając jednocześnie użyteczności tych wszystkich, którzy w transakcji nie uczestniczyli, no bo jako, że oni nie uczestniczyli, no to z definicji poprzez swoje działania nie zademonstrowali, że ta transakcja jakoś na te osoby wpływa. Więc pierwszy teoremat ekonomii dobrobytu według Rothbarda brzmiałby: każda dobrowolna transakcja jest paretokorzystna, zwiększa użyteczność wszystkich uczestniczących stron, nie obniża użyteczności tych, którzy w transakcji nie uczestniczą i tym samym powoduje coś, co Austriacy nazywają plain state of rest. To jest jeden z tych tak zwanych realistycznych stanów równowagowych, który bez ustanku tak naprawdę na rynku obserwujemy. Stan, który jest następstwem każdej dobrowolnej transakcji rynkowej. Teraz z drugiej strony, w momencie kiedy mamy do czynienia z transakcją wymuszoną, z transakcją opartą na przymusie, tam nie możemy mówić o tym, że ona jest paretokorzystna, ponieważ w przypadku takiej transakcji
zyskuje oczywiście wymuszający i jego użyteczność wzrasta, a traci ten, który jest zmuszany do czegoś, ponieważ używanie wobec niego przymusu z definicji uniemożliwia mu zademonstrowanie jego preferencji w działaniu. No, jako że nie jesteśmy w stanie dokonywać międzyosobowych porównań użyteczności, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, obiektywnie rzecz biorąc z ekonomicznego punktu widzenia, że to jest tak zwana gra o sumie ujemnej, ale jesteśmy w stanie powiedzieć, że na pewno nie jest to gra o sumie pozytywnej. Musimy być agnostykami wobec tego, czy jest to gra o sumie zerowej, czy o sumie ujemnej, ale mimo wszystko to jest gorsza transakcja niż ta dobrowolna, którą opisałem przed chwilą, więc jest Pareto niekorzystne. I stąd bierzemy drugi teoremat ekonomii dobrobytu Rothbarda, który mówi, że każda transakcja wymuszona, niezależnie od tego, kim są podmioty wymuszające, jest Pareto niekorzystna. I to jest istotne, że to są stwierdzenia wolne od wartościowania. To są, według Rothbarda, stwierdzenia czysto pozytywne. Żadne przesłanki etyczne w tym nie są zawarte. Tutaj mówimy nie o sprawiedliwości, nie o moralnych aspektach tych transakcji, tylko o użyteczności rozumianej jako kategoria ekonomiczna. I jeszcze na koniec, jeśli chodzi o tą czysto opisowy element mojej prezentacji, muszę powiedzieć coś na temat bardzo ważnej implikacji, która z tego wynika. Ta implikacja mówi, że pojęcie pozytywnych efektów zewnętrznych staje się pojęciem czysto psychologicznym, a nie ekonomicznym, czysto spekulatywnym. No bo mówi się często, że mamy do czynienia z efektami zewnętrznymi w przypadku tych tak zwanych dóbr kolektywnych. One są dobrami nawet dla tych, którzy za nie nie płacą. Rothbard by powiedział, jeśli nie płacą, to nie zademonstrowali poprzez swoje działania, że preferują te dobra mieć niż ich nie mieć. W związku z tym nie da się z ekonomicznego punktu widzenia powiedzieć, że to są jakiekolwiek dobra. Jeśli mówimy, że to są dobra, to tylko na podstawie snucia jakiejś psychologicznej spekulacji, natomiast z ekonomicznego punktu widzenia tego się powiedzieć nie da. Więc wniosek, który płynie z tej rekonstrukcji ekonomii dobrobytu według Rothbarda, to jest taki, że pozytywne efekty zewnętrzne przestają być zupełnie terminem ekonomicznym, stają się terminem psychologicznym, co najwyżej. Natomiast tak zwane negatywne efekty zewnętrzne daje się sprowadzić do pojęcia związanego z naruszeniami praw własności. Tam mamy do czynienia z negatywnymi efektami zewnętrznymi, gdzie mamy do czynienia z naruszeniami praw własności i w związku z tym istnienie negatywnych efektów zewnętrznych jest pochodną tego, że prawa własności nie są w wystarczającym stopniu respektowane. To jest wniosek, który wypływa z tych wcześniejszych teorematów, które wywodzimy z aksjomatu działania, o których wcześniej powiedziałem. Także to jest teoria ekonomia dobrobytu według Rothbarda, czy rekonstrukcja ekonomii dobrobytu według Rothbarda w pigułce. Teraz chciałbym parę słów powiedzieć na temat argumentów krytycznych, które wobec niej zostały wysunięte. Tych bardziej kompetentnych, tych wysuniętych przez tych, którzy rozumieją z grubsza albo nawet całkiem dobrze to, na czym ta teoria polega. Pierwszy z takich argumentów wysuwa Brian Kaplan, który przez długi czas sam uważał siebie za Austriaka, był osobą, można powiedzieć, ze środowiska i dał sobie wystarczająco czasu, żeby te sprawy przemyśleć, więc zalicza się on, można powiedzieć, do nielicznego grona poważnych krytyków ekonomii austriackiej, czyli osób, na których ogromny deficyt cierpimy, no bo chcielibyśmy być w rzeczowy, kompetentny sposób krytykowani i odpowiadać na te zarzuty, ale takich kompetentnych zarzutów jest niestety niedużo. Ale myślę, że Kaplan wysuwa taki zarzut, do którego warto się odnieść. Więc Kaplan mówi, że skoro nie jesteśmy w stanie na gruncie austriackim dokonywać międzyosobowych porównań użyteczności, to nie jesteśmy w stanie tak naprawdę twierdzić, że transakcje wymuszone zmniejszają użyteczność społeczną, czy że
Tak, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że ją zmniejszają. Co najwyżej jesteśmy w stanie powiedzieć, że nie wiemy, jak się na niej odbijają. I w związku z tym to ten postulat efektywnościowy, czy to twierdzenie, że każda dobrowolna transakcja zwiększa użyteczność, które wysuwa Rothbard, jest nieuzasadnione. Nie możemy powiedzieć na przykład, że komunizm był z ekonomicznego punktu widzenia bardzo nieefektywnym systemem gospodarczym. Jesteśmy co najwyżej w stanie powiedzieć, że nie wiemy, jak efektywny był. A tego rodzaju agnostycyzm to jest zdecydowanie za mało, żeby móc uzasadnić ten postulat, to twierdzenie efektywnościowe, które Rothbard wysunął. I mi się wydaje, że błąd tego argumentu krytycznego polega na tym, że Kaplan inaczej rozumie to, czym są scenariusze, te, które możemy określić jako Pareto, nieefektywne. Bo to nie są te scenariusze, co do których wiemy, że to jest gra o sumie ujemnej, tak zwana, tylko właśnie te, które są w najlepszym razie grą o sumie zerowej. I takie rozumienie tej Pareto efektywności czy korzystności to by było coś, co różni zdecydowanie szkołę austriacką od neoklasycznej, ponieważ w świetle szkoły austriackiej samo pojęcie gry o sumie ujemnej, czyli takiej, gdzie wszystkie strony tracą, to jest logicznie sprzeczne pojęcie, to jest prakseologicznie sprzeczne pojęcie, ponieważ jako, że działanie ludzkie jest zawsze zastępowaniem stanu mniej pożądanego stanem bardziej pożądanym, to nie jesteśmy w stanie po prostu wyobrazić sobie logicznie takiej sytuacji, przynajmniej z tej perspektywy ex ante, gdzie dwie strony zawierają jakąś transakcję i obie strony na tym tracą. Najgorszy możliwy scenariusz w świetle tych aksjomatów czy w świetle metodologii austriackiej to jest taka sytuacja, gdzie jedna strona zyskuje, druga traci. I to jest właśnie transakcja, każda transakcja wymuszona. Więc te Pareto niekorzystne scenariusze to są te, gdzie jedna strona zyskuje, druga traci. I dlatego my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co się stało z tą całościową użytecznością. Natomiast te korzystne to są te, gdzie wiadomo, że obie strony zyskują. To jest to rozróżnienie, które nas interesuje. I dlatego my jesteśmy w stanie powiedzieć, że wbrew temu, co mówi Kaplan, że komunizm był bardzo nieefektywny, ponieważ większość transakcji, które zachodziły w komunizmie, była wymuszona. Nie było swobodnej przedsiębiorczości, wszystko dyktowała partia, powiedzmy, i może partyjniacy zyskiwali, ale cała reszta traciła. Z drugiej strony, jeśli weźmiemy sobie taki typ idealny pod rozwagę, jak czysty woluntaryzm, taki, gdzie wszystkie transakcje się odbywają na bazie dobrowolności i kontraktowości, to tam wszystkie transakcje są pareto korzystne. I dlatego jesteśmy w stanie na tej podstawie powiedzieć, że taki czysty woluntaryzm byłby w 100% efektywny. I dlatego uważam, że ten zarzut Kaplana jest niewłaściwy, ponieważ on się opiera na już tym neoklasycznym rozumieniu tego, czym jest efektywność, czym jest nieefektywność. Więc najpierw Kaplan zmienił obóz, zmienił barwy, ale potem zaimportował te wszystkie przesłanki neoklasyczne i na tej podstawie on nie jest w stanie kompetentnie krytykować. Znaczy kompetentnie jest, ale uważam, że tutaj tkwi błąd tego zarzutu, który on wysuwa. Więc to jest pierwszy argument krytyczny, do którego chciałem się odnieść. Drugi argument krytyczny to jest argument, który chyba po raz pierwszy wyartykułował niejaki Michał Kwaśniczka, który opublikował artykuł krytyczny wobec ekonomii dobrobytu Rothbarda w 2008 roku w periodyku New Perspectives on Political Economy. I ten jego argument krytyczny brzmi tak. Jeśli ten, kogo się przymusza z definicji, nie jest w stanie zademonstrować swoich preferencji, bo jest przymuszony, bo jest pozbawiony tej swobody działania, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy on traci, czy zyskuje. No nie wiemy. I w związku z tym ten przymuszany jest tym samym jak gdyby włączany do tej bardzo szerokiej kategorii, gdzie byśmy widzieli całą resztę świata, czyli tych wszystkich, którzy na gruncie prakseologicznym tak naprawdę nie uczestniczą w transakcji,
bo przymus siłą rzeczy wyłącza go z możliwości czynnego udziału w transakcji i w związku z tym tak ten argument krytyczny brzmi, że na gruncie tych założeń metodologicznych Rothbarda żadnego znaczącego rozróżnienia pomiędzy transakcjami dobrowolnymi, obustronnie dobrowolnymi, a tymi tylko jednostronnie dobrowolnymi, nie jesteśmy w stanie uczynić. I dlaczego uważam, że ten argument też jest niewłaściwy? Dlatego, no dwie odpowiedzi w zasadzie tutaj można udzielić. Pierwsza odpowiedź by brzmiała tak, że ci, którzy są przymuszani, tak naprawdę jak najbardziej demonstrują na różne sposoby, że nie życzą sobie być przymuszani. Na przykład poprzez ucieczki do rajów podatkowych, poprzez ucieczkę do szarej strefy albo do czarnej strefy, albo poprzez zatrudnienie doradców podatkowych, albo poprzez wynajdywanie rozmaitych kruczków prawnych, które pomagają im, czy mają na celu im pomóc wyzwolić się spod przymusu gospodarczego w takim stopniu, w jakim to jest możliwe. Czyli to by tak mogłaby brzmieć jedna odpowiedź, ale mi się wydaje, że można by od razu wobec tej odpowiedzi wysunąć kontrargument taki, że tutaj już dokonujemy porównania czy analizy nie dwóch transakcji, czy dwóch momentów w których jakaś transakcja następuje, tylko tutaj już porównujemy dwa procesy, które są rozciągnięte w czasie. Dwa systematyczne, regularne procesy rozciągnięte w czasie, czyli systematyczne próby przymuszenia danych osób do pewnych typów transakcji. Z drugiej strony konsekwentne próby uniknięcia tego zregularyzowanego, zinstytucjonalizowanego przymusu. I w związku z tym wydaje się, że tego rodzaju analiza wymaga, żebyśmy uczynili międzyczasowe porównanie użyteczności. A międzyczasowe porównania użyteczności na tym gruncie subiektywistycznym są równie nieuzasadnione, równie praksjologicznie niemożliwe, co międzyosobowe porównania użyteczności. Bo każde działanie jest nie tylko związane z poszczególnymi osobami, z ich skalami preferencji, ale jest też związane z poszczególnymi momentami. I my nie jesteśmy w stanie założyć sobie po prostu, jak neoklasycy nieraz zakładają, że skale preferencji są stałe w czasie. I dlatego mógłby Kwaśniczka albo jakiś inny krytyk tego rodzaju kontrargument wobec tej mojej obrony wysunąć. Ale ja uważam, że jest jeszcze lepsza obrona, jest lepszy kontrargument, który można tutaj zaprezentować, który brzmi następująco. Tak długo jak właściciel jakiegoś tytułu własności X nie pozbywa się tego tytułu własności, nie przehandlowuje go za nic innego, to już sam fakt, że on go posiada i trwa w tym stanie posiadania, to jest wystarczająco dużo, z tego już wynikają wystarczające przesłanki, żeby stwierdzić, że on zademonstrował wolę posiadania tego tytułu własności, a nie pozbycia się go. A więc poprzez przymusowy zabór tego tytułu własności, ten, który przymusza, obiektywnie demonstruje, że działa wbrew woli posiadacza, ponieważ gdyby nie działał wbrew woli posiadacza, to nie musiałby przymuszać. Gdyby działał zgodnie z wolą posiadacza, to przymus byłby zupełnie zbędny, bo posiadacz by dobrowolnie tę rzecz oddał, mogłaby nastąpić dobrowolna transakcja. Jako że ta dobrowolna transakcja nie następuje, to znaczy, że posiadacz chciał zachować dla siebie, przymuszający nie był w stanie zaproponować takich warunków, które posiadacz byłby w stanie zaakceptować i dlatego obiektywnie rzecz biorąc, jesteśmy w stanie tego rodzaju transakcje zakwalifikować jako pareto niekorzystną. I wracam też tutaj do punktu, który wcześniej poruszyłem. To jest zgodne z tym asymetrycznym traktowaniem przez Rothbarda kwestii pozytywnych i negatywnych efektów zewnętrznych. Bo widzimy tutaj, że negatywne efekty zewnętrzne są kompatybilne jak gdyby z brakiem działania posiadacza. Bo samo to, że on posiada,
Co stan jego posiadania oczywiście wynika z jakichś wcześniejszych transakcji, które on zawarł, ale sam stan jego posiadania, fakt, że on coś tam posiada, to już jest wystarczający powód, żeby założyć, że on chce posiadać. I dlatego możemy w sposób ekonomicznie uzasadniony mówić o negatywnych efektach zewnętrznych, tych, które wynikają z naruszeń praw własności, ale nie jesteśmy w stanie w ekonomicznie uzasadniony sposób mówić o pozytywnych efektach zewnętrznych. Więc uważam, że w tym właśnie rozumowaniu, które Herbener określił jako teoremat regresji odniesiony do interakcji społecznych, my jesteśmy w stanie uzasadnić to asymetryczne jak gdyby traktowanie pozytywnych i negatywnych efektów zewnętrznych. I to mi się wydaje jest wystarczającym argumentem, kontrargumentem wobec tego argumentu, który wysunął Kwaśniczka. Teraz trzeci kontrargument. Nie jestem pewien, wydaje mi się, że też on w jakimś stopniu był wyartykułowany w tym artykule Kwaśniczki, który mówi, że nawet jeśli założymy, że dane działanie demonstruje, że podmiot działający woli dany rezultat od wszystkich istniejących alternatyw, to z tego nie wynika, że wskutek jego działania, jego użyteczność się zwiększa w takim sensie, no powiedzmy, ogólniejszym, biorącym pod uwagę różne elementy kontekstowe. I co ja mam przez to na myśli? Ja spróbuję to zilustrować przykładem. Przypuśćmy, nawet abstrahując tutaj od wszelkiego rodzaju kontrargumentów, które byśmy mogli wysunąć wobec tego założenia, że na wolnym rynku w sposób wolny od wszelkiego rodzaju politycznego faworytyzmu i tego rodzaju czynników, powstaje kartel i podnosi ceny. I mówię, w celu zilustrowania argumentu załóżmy, że ten efekt dłutowania nie występuje, że te podniesione ceny nie stwarzają natychmiastowego sygnału dla innych przedsiębiorców, żeby wejść do branży i rozbić kartel i tak dalej. Załóżmy, że istnieje kartel wolnorynkowy i że klienci tych wcześniej indywidualnych firm w dalszym ciągu decydują się kupować od kartelu i wydawałoby się na gruncie tego, co Rodbert proponuje, na gruncie metodologii austriackiej, to znaczy, że oni preferują mieć te dobra, które kartel oferuje, niż ich nie mieć. Ale jednocześnie mogłoby się wydawać, że stwierdzenie, że powstanie kartelu w żaden sposób nie wpłynęło negatywnie na stan użyteczności tych jego klientów, wydaje się być trochę kontrintuicyjne, powiedzmy w ten sposób. To jest trzeci argument krytyczny i mi się wydaje, że można na niego odpowiedzieć w sposób następujący. Co się wiąże z czymś, co już wcześniej powiedziałem. Że ekonomia dobrobytu Rodbarda mówi, że każda dobrowolna transakcja jest paretokorzystna, ale tylko w odniesieniu do konkretnego momentu, do tego momentu, w którym się transakcja odbywa. Ale z tego nie wynika i nie musi wynikać, że wszelkiego rodzaju poprzedzające ten moment transakcje albo wszelkiego rodzaju transakcje, które nastąpią po tym momencie, nie będą w stanie nałożyć jakiegoś psychologicznego, psychologicznie rozumianego kosztu albo psychologicznie rozumianego dyskomfortu na daną osobę i nie są w stanie zmienić skali preferencji tej osoby. Nie jest tak, że ta ekonomia dobrobytu, którą wyartykułował Rodbard, gwarantuje, że z psychologicznego punktu widzenia warunki w momencie T będą bardziej korzystne niż warunki w momencie T minus 1, powiedzmy. Tego nie jest w stanie zagwarantować, ale jest w stanie zagwarantować, logicznie rzecz ujmując, że tak długo jak jestem w stanie działać w swobodny sposób, zarówno w punkcie T, jak i w punkcie T minus 1, to każde z tych działań będzie paretokorzystne, nawet jeśli ceteris paribus, moje działanie w punkcie T minus 1 jest w stanie wytworzyć dla mnie, psychologicznie rzecz biorąc, większą użyteczność. W tym przypadku T minus 1 to byłby stan sprzed powstania kartelu, T to byłby stan po powstaniu kartelu.
Więc to, co się liczy w tym kontekście, to jest to, że w każdym z tych punktów preferuje działanie w pewien konkretny sposób niż bierność, niż niepodejmowanie tego działania. A więc gdyby mnie ktoś siłowo powstrzymywał od podjęcia tego działania, to ja bym na tym stracił. Natomiast to, co się tam w tle dzieje, czy jakieś kartele powstają, czy się rozpadają, to jest jak gdyby oderwane od mojego działania. I tu rzeczywiście nie jest w stanie nic ekonomicznie uzasadnionego powiedzieć teoria dobrobytu Rothbarda i nie musi. Więc to jest moja odpowiedź na ten trzeci krytyczny kontrargument. I wreszcie chciałbym się odnieść do czwartego, ostatniego. Ten czwarty kontrargument, który nie wiem, czy się kiedykolwiek pojawił na piśmie, czy w jakiejkolwiek publikacji, ale z rozmowy ze znajomym, ten kontrargument wynikł i uważam, że on jest istotny, do niego trzeba się odnieść. To jest kontrargument, który mówi, że nawet jeśli założymy, że każdy reżim oparty na przymusie w mniejszym, większym stopniu jest z konieczności mniej sprzyjający wytwarzaniu społecznej użyteczności niż czysty woluntaryzm, bo ten drugi, w przeciwieństwie do tego pierwszego, opiera się w całości na transakcjach dobrowolnych, czyli transakcjach obopólnie korzystnych, pareto korzystnych, to tego samego stwierdzenia nie jesteśmy w stanie odnieść do porównań pomiędzy różnymi reżimami, różnymi systemami społecznymi, które należą do tego kontinuum, które się rozciąga pomiędzy czystym woluntaryzmem, a no, nie jestem w stanie powiedzieć systemem opartym na stuprocentowym przymusie, bo to znowu jest praksologicznie niemożliwe. No, zawsze musi być przymuszany i przymuszający, ale na takim, który jest w maksymalnym możliwym stopniu oparty na przymusie. No powiedzmy takim, gdzie istnieje jakiś jeden wszechwładny pan, który przymusowo podporządkowuje sobie całą resztę społeczeństwa. Może zilustrować to należy bardziej konkretnym przykładem. No powiedzmy, weźmy z jednej strony system minarchistyczny, z drugiej strony system socjaldemokratyczny. I one zajmują jakieś pozycje pośrednie na tym kontinuum pomiędzy czystym woluntaryzmem i prawie czystym zamordyzmem. Więc stanowią pewną mieszaninę transakcji pareto korzystnych i pareto niekorzystnych. I to samo można powiedzieć na temat nie już systemów społecznych, tylko o konkretnych, pojedynczych transakcjach. Na przykład z jednej strony możemy sobie wyobrazić taką transakcję, gdzie jest jakiś rozbójnik, jakiś rzezimieszek powiedzmy, który próbuje okraść właściciela i mu się udaje. I wtedy oczywiście właściciel traci, złodziej zyskuje i mamy tą pareto niekorzystny rezultat, bo jeden stracił, drugi zyskał, nie jesteśmy w stanie tego porównywać, na pewno to nie jest plus, to jest niewiadoma. Ale to jest oczywiście mniej korzystne niż dobrowolna transakcja. Ale teraz sobie wyobraźmy drugą sytuację, że znowu złodziej próbuje ukraść i jego wysiłki są powstrzymane. Właściciel w porę się orientuje i przepędza go, powiedzmy. I dlaczego ta sytuacja jest ciekawa? Dlatego, że złodziej zademonstrował też, że on by wolał ukraść niż nie ukraść. I w tego rodzaju, i tutaj znowu, złodziej traci, a właściciel zyskuje. I kontrargument by brzmiał, te dwie sytuacje są ściśle symetryczne. W obu sytuacjach ktoś traci, a ktoś zyskuje. Więc jako, że zarówno powiedzmy w minarchizmie, jak i w socjaldemokracji ktoś tam traci, a ktoś tam zyskuje i my nie jesteśmy w stanie porównywać tej całościowej użyteczności na bazie na przykład liczby dobrowolnych transakcji, które mają miejsce tu, a które mają miejsce tu, to my musimy pozostać agnostykami i powiedzieć, może socjaldemokracja wytwarza więcej społecznej użyteczności niż minarchizm. No nie, tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że mniej wytwarza. I to powinno nas kłopotać tutaj. I wydaje mi się, że znowu są dwie odpowiedzi, które można by zaproponować w tym kontekście. Z jednej strony można by sformułować odpowiedź opartą na
znowu na takich typach idealnych. Można by zasugerować, że ogólnie systemy społeczne możemy sobie klasyfikować jako lepsze albo gorsze z tego czysto efektywnościowego punktu widzenia, w zależności od tego, w jakim stopniu one się zbliżają do tego typu idealnego, jakim jest czysty woluntaryzm, o którym rzeczywiście jesteśmy w stanie powiedzieć, że wszystkie transakcje, które się w nim odbywają, są obopólnie korzystne. I w związku z tym na pewno czysty woluntaryzm to jest jedna wielka gra o sumie pozytywnej. I na przykład byśmy powiedzieli, że minarchizm jest dużo bliższy temu typowi idealnemu, jakim jest czysty woluntaryzm, niż socjaldemokracja, powiedzmy. To byłaby jedna możliwa odpowiedź. Ale ktoś by mógł zasugerować, że to jest troszeczkę wykrętna odpowiedź, bo to znowu by wymagało od nas właśnie takiego liczbowego agregowania tych transakcji. Byśmy musieli powiedzieć, że w minarchizmie tych dobrowolnych transakcji jest więcej niż w socjaldemokracji i dlatego minarchizm jest lepszy z tego czysto efektywnościowego punktu widzenia. No ale znowu ktoś by powiedział, uznaliście na początku i my się zgadzamy z wami, że się nie da dokonywać międzyosobowych porównań użyteczności. W związku z tym to czysto liczbowe podejście do liczby transakcji, która się odbywa tu, a która się odbywa tu, nie pomoże nam w żadnym stopniu, jeśli chodzi o sformułowanie logicznego argumentu na rzecz tych bardziej dobrowolnościowych systemów społecznych. I jest jeszcze druga odpowiedź. Jest jeszcze druga odpowiedź, która posługuje się czymś, co chyba Salerno określił jako bombawerkowskie kryterium efektywności. Nie jestem pewien, czy to on jest autorem tego sformułowania, ale możliwe, że on. I on opisuje no, tą odpowiedź w zasadzie w swoim artykule o dehomogenizacji, czyli o rozróżnieniu na teorię ekonomiczną Misesa i teorię ekonomiczną Hayeka. Bodajże artykuł jest z 1994 roku w Review of Austrian Economics. Dehomogenizing Mises and Hayek. I on tam twierdzi, że z tym kontrargumentem jesteśmy sobie w stanie poradzić, jeśli zaakceptujemy definicję społeczeństwa według Misesa. I ja może no nie będę spróbował tego przetłumaczyć, bo to mogłoby wyjść niezgrabnie, ale w oryginale Mises pisze, że społeczeństwo to jest the total complex of the mutual relations created by concerted actions aimed at cooperation and coadjuvancy with others for the attainment of definite singular ends, whose results are division of labor and combination of labor, czyli suma całościowa tych wzajemnych relacji opartych na współpracy, których celem jest podział pracy, kombinacja pracy itd. Więc wydawałoby się, że jeśli tą definicję społeczeństwa zaakceptujemy, to możemy zdefiniować odpowiednie kryterium użyteczności społecznej czy dobrobytu społecznego jako stopień, w jakim jednostki w danej grupie społecznej są w stanie dokonywać takiej alokacji środków, którymi dysponują, która będzie służyła osiąganiu przez nich ich osobistych celów przy pomocy tych właśnie narzędzi ekonomicznych, jakimi jest dobrowolna współpraca, podział pracy i tak dalej. I Salerno twierdzi, że to umożliwia nam zdyskontowanie czy zignorowanie jakichkolwiek strat, które mógłby ponosić agresor czy złodziej, czy no, ten przymuszający. I że to nie narusza postulatów wolności od wartościowania. Ponieważ, tutaj może zacytuję to, co Salerno pisze w swoim artykule, znowu w oryginale, we can discount any gains in terms of direct utility or exchangeable goods that accrue to the aggressive interveners and their beneficiaries while remaining safely within the bounds of strict Wertfreiheit, since the actions of the said interveners necessarily distort or annul the free market's intricate calculational nexus coordinating consumer preferences and entrepreneurial choices, ipso facto generating a less efficient allocation of resources, that is the one that doesn't completely and exclusively reflect the anticipated preferences of the participants in the social division of labor. Czyli on uważa, że
agresorzy z definicji naruszają ten węzeł społeczny dobrowolnych transakcji, ten na bazie którego można dokonywać porównania zysków i strat opartych na systemie pieniężnym i tak dalej. I to umożliwia nam wykluczenie agresorów z tych analiz, które biorą pod uwagę użyteczność społeczną. No to jest, przypuszczam, na tyle kontrowersyjny kontrargument, że można sobie o nim podyskutować. Jak podsunąłem mojemu znajomemu ten artykuł, no to on nie był przekonany, że to załatwia sprawę. Ale taki by wniosek z niego wypływał, że na poziomie definicyjnym jesteśmy w stanie wykluczyć agresorów z naszej analizy, ponieważ wykluczamy ich ze społeczeństwa. Znowu, na gruncie czysto efektywnościowym i w związku z tym ta sytuacja, którą opisałem wcześniej, te dwa typy transakcji byłyby asymetryczne. Nie byłoby wcale tak, że symetryczna jest sytuacja, w której złodziej kradnie i w związku z tym złodziej zyskuje, właściciel traci, i z drugiej strony ta sytuacja, w której złodziej jest odparty, wypędzony, a właściciel zachowuje to, co było jego. Ponieważ stwierdzenie byłoby takie, że w tym pierwszym scenariuszu nikt nie zyskuje, bo złodzieja wykluczamy ze społeczeństwa. Więc to by była druga odpowiedź na ten czwarty kontrargument. I to są w zasadzie wszystkie kontrargumenty z tych bardziej kompetentnych, z tych, które uważam, że warto brać pod uwagę, jeśli chodzi o bronienie ekonomii dobrobytu zrekonstruowanej wedle Rothbarda. Także z mojej strony to jest tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do dyskusji.